Cześć, z tej strony Ewelina, ja jestem w H&M, już w środku i dzisiaj zapraszam Cię na krótki przegląd. Jestem w zupełnie innej galerii niż to zazwyczaj jest i powiem Wam, że byłam ciekawa właśnie, jak to tutaj wygląda ten sklep, tak, bo te sklepy różnią się po prostu od miejsca, w jakim się znajdują. No właśnie, i my co tutaj mamy? Mamy tutaj, słuchajcie, dość obszerny dział męski. Ja tak widzicie, przebiegam przez niego, ale jesteśmy już na dziale damskim, czyli tym, co nas najbardziej interesuje. I ja Wam powiem, dziewczynki, że ja jestem zawiedziona, trochę zawiedziona tutaj tym asortymentem, akurat jeżeli chodzi o tą galerię, ponieważ ten asortyment nie jest zbyt duży. Ja Wam teraz pokazuję taką, można powiedzieć, sylwestrową sukienkę. Widzieliście też cenę, nie zawsze te ceny, pamiętajcie, mówię głosowo, bo jeżeli widać te ceny, no to nie zawsze też je mówię głosowo. Dzisiaj to ogólnie będę dużo z Wami rozmawiała, na koniec też tutaj chcę troszeczkę z Wami porozmawiać. Tymczasem bardzo ładny sweterek w takim pudrowym, delikatnym różu. Tutaj też mamy bardzo ładną spódniczkę, króciutka, taka miniuweczka, literkę A. I ona, zobaczcie, jest w cenie 79,99. No ale te szarości teraz są szalenie modne. Z drugiej strony mamy białą spódniczkę. No i tutaj też wiadomo, cena również ta sama. W oczy wpadły mi bardzo ładne sukienki. Te sukienki myślę, że są warte uwagi, tym bardziej, że są w bardzo dobrej cenie. Zobaczcie na ten materiał. On jest dość taki ciekawy, bo śliski, taki jakby czymś, tak było ten materiał czymś powleczony. Z tyłu, zobaczcie tył tej sukienki, kokarda, plecki gołe, to jest taka miniuweczka i dostępna w tym sklepie jest w trzech kolorach. Zobaczcie na cenę, cena jest całkiem przystępna, także tak to wygląda, tak to się prezentuje. No i ten czarny kolorek jeszcze jest fantastyczny, bo tutaj mamy takie, zobaczcie, jakby ćwieki. Tak to wygląda, zaraz Wam pokażę bliżej. Oczywiście świeci się i błyszczy się, takie kamyczki. No, bardzo ładnie to wygląda i uważam, że jest to ciekawa propozycja i warta uwagi. Jeszcze Wam dokładniej pokażę tą sukieneczkę, bo myślę, że ona naprawdę warta jest uwagi. O, także tak ona wygląda. Tutaj różowa, taka ciekawa pozycja. Powiem Wam, że nie ma tutaj za wiele Wam do pokazania, bo bardzo okrojony asortyment, jeżeli chodzi o dział damski. No ale szukamy, podążamy po sklepie i zaglądamy. I widzę tutaj oto takie bluzeczki w trzech kolorkach. Podejdźmy bliżej, zobaczmy, jak to wygląda. Ja zwracam uwagę na szczegóły. Cena też oczywiście, patrzymy, 104,99. Guziczki, wykonanie. No, ocenę pozostawiam, jak to zazwyczaj ja Wam. No i idziemy dalej. Troszeczkę czerni, oczywiście błyszczy się i świeci się, cekiny jakieś, widzicie tutaj inne ponaszywane kwiatki i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest taka bluzeczka, no jest to jakaś tam opcja, no teraz ta czerń, no czerń, słuchajcie, zresztą co ja mówię, czerń to jest po prostu zawsze na czasie i zawsze w modzie.
Coś, co możemy zakupić również w H&M-ie, to jest ogromny wybór okularów. Tutaj pokazuję Wam tylko akurat te dzisiaj. No i też kolczyki. Kolczyki, które są dostępne. Proszę, na przykład mamy coś takiego i myślę, że jest to właśnie ciekawa propozycja, ciekawa opcja. Zaraz Wam pokażę też cenowo, jak to wygląda. 39,99. No i ogólnie jest bardzo dużo, no akurat w tym sklepie nie widziałam tutaj dużo tych modeli kolczyków, ale w innych H&M-ach po prostu przeogromny wybór. Zerkamy dalej, dalej widzicie, no dla mnie to już są takie propozycje naprawdę gdzieś sylwestrowo-karnawałowe. Tutaj coś szalenie odważnego. Perełki ponaszywane na siateczkę, 74,99. No, odważnie, dość odważnie. Nie wiem, dziewczyny, jak tam wy, czy byście się na coś takiego zdecydowały, czy nie. Tutaj coś też ślicznego, świeci się i błyszczy się. No, te cekiny to szaleństwo, szaleństwo. Kolejny rok, gdzie one, tak można powiedzieć, gdzie królują. Teraz pokazuję Wam taką sukienkę, to jest sukienka, no i ja wiem, że dziewczyny też lubią wybrać właśnie coś takiego gdzieś właśnie jesienią czy zimą, pod płaszcze, pod kurtkę, no jakkolwiek, po prostu ja też powiem Wam, że lubię właśnie sukienki, swetry, takie dłuższe, otulać się tym właśnie w takim okresie już zimowym. Jak widzicie, podążam, idę i wyszukuję dla Was takich perełek, no ale no, nie jest tutaj tego zbyt wiele akurat w tym sklepie dzisiaj niestety, ale mamy bardzo ciekawe futerko. Bardzo ciekawe futerko, nadal modna panterka. No i myślę, że też w dość przystępnej cenie, cieplutkie, milutkie, no za wiele tutaj nie mam co o tym mówić. Troszeczkę jest też tego asortymentu tutaj sportowego, widziałam. Mamy też trochę bielizny, ale na bieliznę dzisiaj nie będziemy tutaj wchodzić, nie będziemy dużo się zatrzymywać przy bieliźnie, jeżeli chodzi o H&M. Macie już też na moim kanale różnego typu bieliznę z sieciówek, więc zapraszam Was do moich innych filmików. Mamy manekina. I pani manekin ma bardzo ciekawą bluzkę, taką jakby marynarkę. Zobaczmy, w jakiej to jest cenie. I to nie jest, słuchajcie, takie mocno grube, to jest dość takie cienkie, powiedziałabym. Przeplatane z taką złotą nitką, tego może tak tutaj nie widać. No i też takie złote guziczki. Tak to, słuchajcie, wygląda. Ten materiał, tak jak Wam mówię, no nie jest gruby, to raczej takie bym powiedziała cieniutkie, chociaż wygląda dość tak mięsiście. No tutaj kolejna propozycja, też ładne guziczki, no i taka bluzeczka. A tutaj możemy sobie dobrać, słuchajcie, do tej góry taką miniuweczkę, no ta miniuweczka i mamy komplecik. Ta miniuweczka, jak widzicie, to naprawdę taka miniuweczka, to no ja ciekawa jestem, czy to pupę by nawet zakryło, no taka totalna miniówka. I na sam koniec, słuchajcie, coś, co dalej króluje, co dalej rządzi, czyli paski, no i modne tutaj kołnierzyki. Także te dwie opcje tutaj już na sam koniec, a my będziemy widzieli się na zewnątrz i troszeczkę dzisiaj pomarudzę, troszeczkę z Wami porozmawiam. Powiem Wam coś, dziewczyny. Jednak to jest racja, że nie w każdym sklepie, nie w każdej galerii mamy taki dostęp
do dobrego asortymentu. W sensie nie ma aż tak dużego wyboru, bo ja bywam w różnych H&M-ach czy innych sklepach. I ten wybór w niektórych jest przeogromny, przeogromny. Wy czasami mi piszecie na przykład, że w moim Sinsay nie ma tego, nie ma tego, a u ciebie jest. I właśnie tak to bywa. Tutaj mamy taki przykład, gdzie ten asortyment na dziale damskim jest bardzo okrojony. I choćbym bardzo, bardzo się starała i chciała wam pokazać tutaj, to ja nie miałam tak zbytnio co wam tutaj pokazywać. Bo w tych H&M-ach, w których ja jestem, w innych pozostałych galeriach, to jest tak przeogromny i różnorodny wybór tych ubrań, że ja po prostu mogłabym tam spędzić wiele godzin. Natomiast tutaj, to ja wam powiem, że ja wam prawie wszystkie te ubrania pokazałam. Także tak to wygląda, że dany sklep nie jest równy danemu sklepowi, że my w różnych miastach niestety, ale mamy okrojoną możliwość patrzenia, przymierzenia, zakupu takiego stacjonarnego, bo po prostu nie ma tam niektórych rzeczy. Także ja doskonale was rozumiem, dziewczyny, kiedy wy właśnie mi piszecie, że ale u mnie tego nie ma, a u ciebie jest taki ogromny wybór. Ja was rozumiem, bo ja jeżdżę po rozmaitych galeriach. Ja jestem w wielu miastach w Polsce i ja wiem, jak to wygląda. No. Także to wam chciałam tak powiedzieć, że was po prostu rozumiem, doskonale wam was rozumiem i życzę wam, żeby w waszych miastach, w waszych galeriach był wybór. Był wybór, żebyście wchodziły i miały to, co chcecie. Tego wam serdecznie, dziewczynki, życzę. I ja tymczasem zmierzam dalej. Niech was nie zmyli to, że makła taka rozebrana. Ja tutaj, o, widzicie? No właśnie. Ja już wychodzę z tej galerii. My już widzimy się już jutro. Przytulam was bardzo mocno. Buziaki wielkie. Pa, pa.